Dzień dobry, witam was na gminie DDZ. Owsik, ostatnio go zobaczyłem, wyrywałem. Pszenica po kukurydzy, T1, T2 łączone. Wygląda dzisiaj tak, szedł potas max. Tu mamy pszenicę mosusz, asory, dwa chyba siewniki, nawet nie całe. I tak jechałem, mówię, Boże, co ja tu zrobił? Chodzi o tak mniej więcej wyrównanie tego łanu. Mówię, to jest, mówię, kurde, jak oldniki, to jest taka pszenica. Tu jest po... Będzie leżeć, nie? 100% będzie leżeć. Już jestem pewny, że ona nie wytrzyma. Po prostu to jest tak... nabuzowała, bym powiedział. No zobaczcie teraz, jaka jest różnica, nie? Myślałem, że asora jest wysoka, ale nie, pomyliłem się. Akurat nawigacja się ładuje. No tak organoleptycznie z daleka. Ten potas, kurde, rzeczywiście pomógł. Delikatnie mi podwiewa, niestety. Mam nadzieję, że dużo ludziom nie zrobiłem krzywdy. No i mamy tutaj fazę już pylenia. I tutaj spadło 5, 4, 3 litry, kolega mówił wtedy, co 3-4 litry, bo może tam kawałek dalej, on ma tam 800 metrów, może 900, może kilometr, to mówi, że był u niego na miarce 3 litry. To tutaj może zapało troszkę więcej, górką mogło być więcej padać, dołem już mniej. No ale na dzisiaj prezentuje się to tak, bym powiedział, że na 30 litrach 31, 2 litry, no więcej nie, niż 5. W życiu tu nie spadło więcej niż 5, bo jak ja już wróciłem do PGR, to już było po wszystkim. Bo ta chmura skręciła w prawą stronę wtedy. Teraz też coś wisi. No i tu mamy pszenicę po kukurydzy sianą 20 listopada. Patrzcie, jak ona teraz podgoniła się. Skrzypionka, widać białe liście. Także zabieg był na pewno potrzebny. Kłosy rzadkie, ale naprawdę dobre. Tu będą kłosy, ich będzie więcej, ale będą krótsze. Także trzeba wiedzieć, trzeba trochę pobawić się. No i wygląda to tak. Kurde, no i chyba trzeba będzie tę trójkę jeszcze robić. Z jednej strony żałuję, bo ja tu dosłownie ile byłem, kurde, 2-3 dni temu, mówię, fyry, pompka, temperatura była niska, mówię, trzeba było wziąć ten tobukonazol, od razu dorzucić do tej beczki i byłoby z głowy. No ale dobra, no to ta zaczyna pylić, zobaczcie, jakie tu są kłosiska. Gdyby mi to popadało, 100% bym miał bardzo ładne plony, tak organoleptycznie. Ja nie mówię, że tu będzie niski plon, bo tu na dole będzie dosyć, tak patrząc po tym łanie, dosyć fajny. I tak trochę się udało jakby, czyli ten potas podziałał. Tam chyba szło 800, czy około 2 kg chyba dawałem. Tak, on jest 500 albo 1000 gram, może być 900 w tych lokalizacjach, chyba bardziej 900. I rzeczywiście ta pszenica jakby jeszcze troszkę pociemniała po tym potasie, bo tam jeszcze troszkę azotu w nim było, doczytałem później. No tak, tak o, tutaj widać mój RSM, jeszcze gdzieś tam na końcowej rurce, a takie popalenie to tam już ciul, ale jest naprawdę. Tu było 0,3 i tu było za mało te 0,3, nie? Przynajmniej tu. Kurde, podbuzowała, troszkę tej wody ruszyło, to jest pszenica. O ja pierniczę, nie? Jest tak, kurde, wysoka, że ten mosusz to ogólnie wysoki, widzę, że rośnie, ale jest... Kurde, bym zaryzykował ją jednak w te piaski, jak ona tak... Muszę zobaczyć, co na tej czwartej klasie tam na górze. Widziałem, że nie była zła. Była do osi w ciągniku. Ciągnik oś będzie miał teraz podniesioną wyżej. No, tu widać różnicę między tymi dwoma. No, jest rzadsza, no, bo przyszła no, faza taka, że podrzucała. Tylko, że tu jeszcze jest postanowisko po groszku, nie? Takie... No to było wycinane było z rzepaku, to mi tu z Michałem kultywator, ręcznie groszek. No i idziemy do ciągnika, do osi i lecimy w kukurydzę. Nie ma to tamto. To nie byłaby zła, jak byłaby przed osią. To miałaby 60 cm moim zdaniem. No, no około 60 cm to jest jak nic. Nie byłoby źle. No tutaj tak ładne widoki.
ciśniemy. Ciśniemy z moim nowym środkiem. Jak widać, to było wszystko robione w nocy. Środek podziałał. Cieszy to moje oko. No, szkoda, że trochę na... Nie chciałbym tego gradu, nie? Bo tam w PGR-ze padał ten grad i było te 15 litrów. Dalej tutaj czekamy na opad, nie na grad. Pozdrawiam.